Czy wiecie Państwo, czym tak naprawdę jest KPO? Co oznacza dla Polaków ten popularny dzisiaj skrót? To w rzeczywistości kredyt polskiego obywatela. Bardzo drogie zobowiązanie, które przez dziesiątki lat będziemy spłacać my i nasze dzieci. Dziś mówi się Polakom wyłącznie o unijnych miliardach, które mają w cudowny sposób trafić do Polski i uzdrowić nasz kraj. Otóż cudu nie ma i nie będzie. Nikt wam nie mówi o prawdziwych kosztach KPO, a te są gigantyczne. Kredyt polskiego obywatela to podwyższona składka członkowska do Unii Europejskiej. I nowe podatki od plastiku, śladu węglowego, transakcji finansowych, a także Polacy zapłacą nowy podatek od samochodów z silnikami diesla i silnikami benzynowymi a także będzie wiele, wiele innych kosztów. Za każdy miliard, który Unia nam da, oddamy jej co najmniej 3 miliardy dla Unii. KPO to dobry biznes, dla nas to kredyt polskiego obywatela.